Kiedy wąż chce zbadać swoje otoczenie, wysuwa język, którym zbiera cząsteczki zapachowe z otoczenia. Ten niewielki narząd jest 10 tysięcy razy bardziej czuły od ludzkiego nosa. Rozwidlony język pozwala wężowi wąchać stereofonicznie, wychwytując różne zapachy z różnych kierunków. Poruszająca się mysz zostawia za sobą ślad zapachowych cząsteczek. Podczas zbierania cząsteczek zapachowych wąż przyciska końcówkę języka do specjalnego narządu na podniebieniu. Tam cząsteczki są identyfikowane i analizowane, a wzorce zapachowe przetwarzane na konkretny obraz. Dzięki temu wąż może namierzyć i ocenić rozmiary swojej ofiary, nawet w całkowitych ciemnościach. Dysponując tak wyszukanym urządzeniem tropiącym, węże rzadko chybiają. Na niegościnnej pustyni w Arizonie, rzechotnik teksaski musi używać wszystkich swoich zmysłów, aby przeżyć. Ten samiec właśnie obudził się z zimowego snu i jest bardzo głodny. Ale będąc zmiennocieplnym gadem, musi najpierw ogrzać swoje ciało w promieniach słońca, aby zgromadzić energię potrzebną do polowania. Mysz będzie odpowiednim posiłkiem. Słuch nie pomoże grzechotnikowi w zlokalizowaniu zdobyczy. Nie ma on małżowin usznych, ani też bębenków. Tak jak wszystkie węże, nie odbiera fal dźwiękowych. Ale może słyszeć dźwięki rozchodzące się w ziemi. Jego długie, smukłe ciało ma stały kontakt z podłożem i wychwytuje nawet najsłabsze wibracje. Podczas polowania wąż dodaje te informacje do tych zebranych przez język. Kiedy mysz podejdzie bliżej, zostanie uruchomiony inny, niezwykły zmysł. Pewne węże, między innymi ten grzechotnik, posiadają specjalne jamki pod oczami. Te jamki mają połączenie z termoreceptorami, które są w stanie wychwycić nawet minimalne różnice temperatury. Ten obraz w podczerwieni pokazuje to, co wyczuwa wąż. Stałocieplne stworzenia są łatwym celem, nawet w najciemniejszą noc. Jeśli zachowa odpowiednią odległość, ta niczego nie spodziewająca się mysz będzie bezpieczna. Jeśli podejdzie bliżej, znajdzie się w zasięgu pocisku naprowadzającego się na ciepło. Atak był tak szybki, że mysz nawet nie spostrzegła, co się stało. Mimo że grzechotnik posiada ilość jadu, która może zabić 300 myszy, wstrzykuje tylko śmiertelną dawkę. Kiedy mysz przestała się ruszać, grzechotnik powoli ją połyka.
Dopiero po 15 minutach wciąż emitująca ciepło mysz zniknie w zimnym ciele węża. Kilka dni zabierze wężowi strawienie tego posiłku. Dopiero potem stanie się aktywny i zacznie przemieszczać się po skalistym podłożu. Wąż w ruchu jest zadziwiającym zjawiskiem. Ciało bez kończyn, poruszające się pewnie i zwinnie. Te stworzenia pozbawione rąk i nóg zasiedliły więcej różnych środowisk niż jakikolwiek inny gatunek na Ziemi. Najbardziej powszechnym sposobem poruszania się jest ruch posuwisty, wijący, w którym ciało nieustannie przybiera kształt litery S. Wąż używa krawędzi swojego ciała do odpychania się od nierówności na powierzchni gruntu. Patrząc od spodu, zobaczymy, że każda tarczka brzuszna porusza się i prześlizguje. Z prawie 500 kręgami w kręgosłupie węże są najbardziej giętkimi stworzeniami na świecie. Jest niewiele przeszkód, których nie pokonają, i niewiele kryjówek, do których nie wpełzną. Kamera zamontowana na grzbiecie kobry przylądkowej pokazuje, jak wąż porusza się w swoim środowisku. Taki sposób poruszania się był doprowadzany do perfekcji przez miliony lat. Sądzi się, że węże ewoluowały z prehistorycznych jaszczurek co najmniej 100 milionów lat temu. Zgodnie z obowiązującą teorią, pradawne gady szukały schronienia, zagrzebując się w glebie. Aby łatwiej przemieszczać się pod ziemią, węże stopniowo zatraciły kończyny. Oczy uległy zredukowaniu, ponieważ wzrok był niepotrzebny pod ziemią. Niektóre węże wciąż prowadzą taki tryb życia. Tak jak jego przodkowie, ten ryjący cylindrowiec koralowy z Peru jest praktycznie ślepy i większość czasu spędza pod ziemią. Dowody na pokrewieństwo z jaszczurkami wciąż są widoczne. Na zdjęciu rentgenowskim boa widać ukryte tylne kończyny. Kiedy już wyszły na powierzchnię Ziemi, węże opanowały różne metody poruszania się w zależności od rodzaju terenu. Pustynne piaski Namibii są bardzo gorące, ale ta żmija przystosowała się do tego trudnego środowiska. Ruch u tego węża odbywa się w dwóch etapach. Najpierw żmija unosi głowę oraz przednią połowę ciała i przesuwa się w bok. Następnie powtarza ten ruch z drugą połową ciała. Widziane od spodu ciało żmii wykonuje nieprzerwanie te same ruchy.
Przy okazji tylko niewielka część ciała węża styka się z rozgrzanym piaskiem. Dzięki tej technice ta pustynna żmija może pokonywać duże odległości i wspinać się na najwyższe na świecie wydmy 300-metrowej wysokości. Węże poruszają się w wodzie bardzo elegancko. Kobra przylądkowa, tak jak wiele węży, żyje w pobliżu ludzi. W południowej Afryce często można je spotkać w stawach i basenach, gdzie mogą się popisywać swoimi wspaniałymi umiejętnościami pływackimi. Ruch wijący sprawia, że kobra kołysze swoim ciałem z boku na bok. Przemieszcza się po basenie niezauważona. Analizowane, a wzorce zapachowe przetwarzane na konkretny obraz. Dzięki temu wąż może namierzyć i ocenić rozmiary swojej ofiary, nawet w całkowitych ciemnościach. Stawia za sobą ślad zapachowych cząsteczek. Podczas zbierania cząsteczek zapachowych wąż przyciska końcówkę języka do specjalnego narządu na podniebieniu. Tam cząsteczki są identyfikowane i rozwidlony język pozwala wężowi wąchać stereofonicznie, wychwytując różne zapachy z różnych kierunków. Poruszająca się mysz zostaje. Kiedy wąż chce zbadać swoje otoczenie, wysuwa język, którym zbiera cząsteczki zapachowe z otoczenia. Ten niewielki narząd jest 10 tysięcy razy bardziej czuły od ludzkiego nosa. Dysponując tak wyszukanym urządzeniem tropiącym, węże rzadko chybiają.